Startuje trzecia edycja edukacyjnego programu Biznes kontra smog, który powstał z inicjatywy PWC. Program realizujemy we współpracy z 26 innymi firmami przy wsparciu Stowarzyszenia Aspire pod opieką merytoryczną Krakowskiego Alarmu Smogowego. W dwóch poprzednich edycjach Biznes kontra smog razem z ponad pół tysiąca wolontariuszami i pracownikami zaangażowanych firm przeprowadziliśmy łącznie 1150 warsztatów dla aż 28 tysięcy dzieci i młodzieży. Celem programu Biznes kontra Smog jest edukacja dzieci i młodzieży na temat smogu i jakości powietrza. Wolontariusze, pracownicy zaangażowanych firm, przygotowani merytorycznie przez krakowski alarm smogowy, prowadzą szkolenia, w tej edycji oczywiście przede wszystkim w formie zdalnej, w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Uczestnicy zajęć dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i co można zrobić i należy zrobić, aby móc oddychać czystym powietrzem. Wszystkie warsztaty dla placówek edukacyjnych są bezpłatne. Tuż przed startem trzeciej edycji programu Biznes kontra Smog przeprowadziliśmy badanie wśród niemal 2300 pracowników firm zaangażowanych w nasz program. Wnioski jednoznacznie pokazały, jak bardzo są potrzebne projekty edukacyjne dotyczące zanieczyszczeń powietrza, ponieważ aż 88% badanych negatywnie ocenia jakość systemu edukacji w tym zakresie. Natomiast 75% pracowników oczekuje od swojego pracodawcy, Aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze jest to jasny sygnał dla pracodawców, że kwestie jakości powietrza nabierają coraz większego znaczenia.